Jedziesz do końca, na stronę wrócisz. To jest, zaczyna kropić trochę. Mamy godzinę 17.40. Sypiemy na John Deere'a teraz. Wyjąć, bo tam wpadł taki większy, nieraz się trafia. Przepuściłem Sebastiana. Pojedzie. Nieraz tam w separata coś wpadnie większego i zablokuje. Jednak te szczotki, stwierdzam, że palce jednak są lepsze. W takich warunkach, jak teraz pracujemy. Jedzie Lucjan w sumie na styk, bo już Sebastian czeka. Zaraz będzie błoto, chlapa. Czekam na transport. Lucjan już tam jedzie. Zaraz sypiemy. Tak to wygląda. Zaraz na drodze będzie błoto pewnie. I kolejna na Silvera. Ładujemy. Ostatni transport. I uciekamy zaraz do domu. Dobra. Ciekawe, czy Sebastian zmieści, bo ma pół zbiornika. Mieści chyba. Zjeżdżam już do Potyczniaka i wracamy zaraz na gospodarstwo. Tylko trzeba jeszcze kombajny wyczyścić. I tak to wygląda. Przygoda z pannego pannega spadła. Najprawdopodobniej, bo podjechali z tej strony. Podjeźdź tą przyczepą, bo nie wiadomo czy wejdzie i będzie musiał się rozplandekować. Wejdzie na ciebie tam nawiązane jeszcze do sypie. Oni tam coś robią z plandeką, nie ma go w ciągniku. Coś tam spadła Rafałowi plandeka chyba, nie wiem co tam cudują. A ile masz? Mam pół zbiornika. To może być ciężko to zmieścić. Teraz chwila prawdy, czy się zmieści. To jest zawsze nakopać końcówkę tak, żeby się zmieściło i żeby przyczepa była pełna. To właśnie jest tak trudno trafić, ale chyba się zmieści. Trafiliśmy chyba. No, dobrze jest, akurat! Akurat! Dobra, czyścimy kombajny i uciekamy.
od razu posprzątają drogę, jak wyjedziemy, bo przylało, to zaraz się błoto wynosi niesamowicie. I za mną Sebastian wyjeżdża. No i jesteśmy na gospodarstwie. Ziemniaki sypaliśmy na halę w tym celu, że jak będą, bo zapowiadają opady deszczu, jak gdyby padało, nie będziemy mogli kopać, to te ziemniaki będą do sortowania. Bo jak była ładna pogoda, to sypaliśmy na plac i z placu braliśmy. A system wentylacji praktycznie już jest skończony, tylko jeszcze ma przyjechać brygada tych automatyków i podłączyć wszystko, sterowanie. Tak to wygląda. Marosia chyba w 50 olej zmienia, odczepił siewnik. Marosia zaczął, Lucjan musi skończyć zmianę oleju. Silnikowy? Rosja szykuje tutaj sobie karata. Nowe pozakładane dłuta. A robiłeś zmianę oleju? Cukier. A nie robiłeś. No to się zrobi po dzisiejszym dniu. Zmierzyłeś? Ile było? Prawa strona 30, lewa 28,5. Dobra. Bo on zluzuje taśmę, bo musimy łożysko wymienić. No tak, trzeba trochę podciągnąć. Tak, ale mniej więcej będzie wiedział, nie? No. Tutaj nam na tym bębnie zawracającym walnęło łożysko. I co, mamy takie łożysko? No nie wiem, bo jeszcze nie wiem. Jeszcze nikt nie patrzy. Ale bić tam nie musisz. Czekaj, a gdzie jest druga część? Tu. Daj mu tak karot, bo musimy tutaj wszystko to zrobić. Bij. Pokaż. A jest, jakie to jest? To samo te było, nastawne najprawdopodobniej. Nie ma. Tylko miesiąc Rosja zabrał. No tu. Tu? Łożyska pościągane, mamy tutaj drugie. 6306 łożyska to są drewniane młotki. Bęben ogarnięty. Montować do tego, do taśmociągu. Tutaj sprawdzimy poziom oleju w raptorze. Jest full. Także nic nie bierze oleju, nawet troszkę za dużo nalane, tak jak mi się tutaj wydaje. Tylko muszę to tutaj wymienić. Nie wymieniłem podkładki tej miedzianej, teraz jest nauczka, że przecieka. Co, już naciągasz? Tak. Tu trzeba będzie jeszcze ustawić, ale jak włączymy ją, bo tutaj też się reguluje. Zobaczymy, czy nie będzie ściągało, jak się włączy. Tam ustaw tak jak było. Gonzo mierzył tutaj. Przeglądy kombajnów, smarowanie łańcuchów. 72-50 koła już mamy zdjęte. Bo ciągnik pójdzie do opryskiwacza. Olej zmieniony. I Rosja pojechał uprawiać jeszcze pod zboża, bo tam mu zostało trochę. Ze dwa dni ma uprawy. Muszę po obiedzie posprzątać. Ze dwa dni ma uprawy i znowu do siewnika go zaczepimy. A nie mam ciągnika do opryskiwacza, żeby zaczepić, także trzeba było zdemontować koła. A tu chłopaki zaraz skończą przeglądy kombajnów i wyjeżdżamy kopać. Dzisiaj będziemy kopali ziemniaki przemysłowe. Ziemniaki frytkowe zostały szybko zabrane. Lucjan trochę zawsze przepłuka ciągnik, to inaczej, bo teraz jest błoto, to się klapie wszystko. Opryskiwacz już chłopaki zaczepili. A po pijaku będziesz szczęście się nie wywrócisz. Chyba. Nie, dobrze. W miarę równo jest, nie? Ty, ja myślę, że chyba w tą stronę wtedy łyżką.
Co? Czy tak? Ale nie, tak, po długości będzie może mniej tych zadziorów. Dobrze jest. Dzień się zaczął nie wesoło dzisiaj. Jak to? Ty wiesz co, ja myślę, może ten alternator jest przesunięty, tak jak było w dziesiątce, co? Ja myślę, że spężarka powietrza leje się wszędzie tam. Ale to nie ma taka oleju mocno, żeby wiesz. Alternator rozbryzguje, bo widać płonik na obwodnicy. No. Tak aż powiem ci, że tak, tego oleju dużo nie ma. Nie wiem, czy już nie ten, przechodkę założymy od razu. Mam przechodkę. To co, ja mogę jechać? Możesz. Ale byśmy przełożyli, już możesz jechać. Ale grzechotkę sobie weźmiesz z powrotem. Ale mam grzechotkę. Ale weźmiesz sobie z powrotem do busa. A masz coś, żeby dmuchnąć? Ty, albo inne paski, a innego zmywacz? Producenta może. O, czemu? Zmywacz. Pusty. Pusty zmywacz. Zostawię ci pasek na zapas? Daj, bo zobaczymy co będzie z tym uszczelniaczem. Już ogarnięto, teraz jadę. I mijam się z 40. Dzisiaj kopiemy ziemniaki przemysłowe. Pogoda się uspokoiła, deszcz nie pada, jest tak pochmurno, ale idealnie na kopanie. Nie jest za gorąco, jest sam raz taka pogoda. Wczoraj były lepsze warunki, bo było mniej tej łęty uschniętej. Tak jak tutaj jest, trzeba uważać. Wziąłem sobie preparat i to wszystko muszę doczyścić, bo wszystko jest zapuszczone. Także będę tutaj starał się to wszystko doczyścić, choć nie wiem czy mi się uda na tym polu, bo gorsze warunki, muszę ostrożnie patrzeć na ten, na łęty, żeby się zapytały. Będziemy wysypywać. Nie, robota idzie. Tutaj ziemniaki przemysłowe. Jadę szybciej, większe obroty. Mam na wałku. Jadę szybciej, bo trochę mniejszy plon. To tutaj elegancko daje radę. Jadę tutaj z prędkością 7,7 według nawigacji. Według Magnuma to pokazuje 8. I tak ta robota idzie. Już muszę pilnować, żeby elegancko, równo wchodziło, bo jak trochę mi zejdzie z rządka, to zaraz się zapycha, bo błędy. Sypię na dawce i zaraz przerwa obiadowa, przyjechały właśnie obiady. Obiad zjedzony, jedziemy dalej. Trochę wyczyściłem ten słupek. Trochę ten boczek wyczyściłem. Dzisiaj za bardzo nie ma jak, bo zaczęło padać i pod górkę tutaj na poprzeczniaku i już jest błotko, żeby się wciągnąć. Rozpadało się i ładujemy na John Deere. Sam. Wyjadę. Dobra, pełno masz, możesz jechać.
fajnie się zasuwa, a tu studzienka i trzeba zwolnić i ją ominąć. I ominięta. Teraz na Lucjana. Ale już przyjechał, widzę kolejny transport. Jest Silver, sypiemy. Chyba wszystko nie wejdzie na Lucjana. I kolejny raz na Lucjana. Jeden pręt mi się urwał na stole przebierczym i potrzebowałbym śrubki M5. Mam taki na busie, a busa nie ma teraz na polu. Tak sobie odszedłem kombaj dookoła i szukałem. Myślałem, że z lampy wykręcę. Ale tak tutaj sobie patrzę i tu mam zrobione pokrętła. W ten sposób. I tutaj wykręcę tą śrubkę. I użyję ją tam na stole przewierczy. Także problem rozwiązany będzie. Mam podkładki, wziąłem tam z osłony, a śrubki były w kabinie. Przy tym, przy regulatorze prędkości. Tylko nie wiem, czy... Komputerki się przydadzą. A one się chyba znalazły, nie? Bo takie zardzewiałe. No, kupaki jak kupali. Trzymaj te śruby. Nie? Jest go, bo to jest kombinerki. Nie wiem, czy tam jedną się za... Gdzie to było? Tutaj się... Trzeba będzie wybić tego jednego. Powinno się zrobić. Albo kombinerkami go wyciągnę, pokaż. Trzeba młotka. Masz młotek? Właśnie o to chodzi, że nie mam. Próbuj. Nie ma. Nie ma młotka, ale jakoś się to rozruszało i wejdzie nic. Jedna śruba załapana, teraz druga, drugą będzie gorzej włożyć. Ale może podniesiemy taśmę na tyle, żeby tam ją wsadzić. Daj tę łyżkę. No. Nawet rosa czerwonej łyżki nie ma, trzeba... Trzeba wziąć ją na kombaj. Udało się jakoś. Tylko zakręcimy, może nie będzie się obracała. Sytuacja rozwiązana. A z tej strony też widzę taki luźny już. No, już się powydzierały się nity już. Daj te kombinerki też. Kombinerki to naprawdę są. To jest ekstra. Jedziemy dalej. A może dać, bo który chce tutaj? Nie, do końca nie wytrzyma. Sytuacja uratowana, zapchało mi się. Jak się zjedzie z rządków, to później tak się dzieje. Przede mną widzę, Sebastian stoi, coś mi się chyba zapchało tam. Na tym domku widać trochę zielonego, może coś mi tam zapchało, pewnie wyciąga. U mnie na razie jest wszystko ok. Jakieś kamienie, widzę, zostawione były.
Koło kamienia przyłożyłeś? No. Co? No. Padli tam pomiędzy te. Ale lejmiesz okej. Okay. No. Trochę się wziął w bok, widzisz? No, ja sobie oto. No. A tamten znowu jest na dół. Zostawiony był tutaj. A to chyba w ziemi jest, nie? Co? I kamień, czy wyciął, czy ten? Wybijaliśmy pęk, rozłupaliśmy. Pominę go, bo zanim się pozbiera po tym kamieniu. Nie ma dużej szkody, no ale... Teraz ja będę miał, muszę koła skręcić. Już zrobiłeś? To jest. Ja akurat się wysypują przede mną. Wejdzie ci cały, czy podjechać? Cały wejdzie. Ja. Wysypiemy ode mnie na dziesiątkę. Jedzie już na pełną kolejkę. Tu zostało jeszcze przejechać mi. Kopię tutaj ziemniaki przemysłowe i tam jeszcze cztery rządki mam tak od połowy, a tu już jest Hermes i będziemy musieli tamte wykopać osobno. Sebastian tutaj teraz właśnie wyjechał stamtąd i tu jedzie, żeby te rządki dalej ciągnąć, a ja będę wysypywał, bo mam właśnie pełny zbiornik. Dosypię na dziesiątkę, tam jest szczeka 40, 7140 dawca w razie W. I tak to wygląda, każdy dzień podobnie. To pole jest na tyle długie, że lepiej było wyjechać tam z zagonu, wjechać tutaj, raz przejechać, teraz Sebastian jedzie drugi raz. No jakbyśmy mieli dojechać do końca i od tamtej strony jechać tutaj, to już by było bez sensu. Także w ten sposób to robimy. Będziemy mieli te odmiany, będziemy mieli już dokopane do odmiany Hermes. A tam nam został jeszcze ten pasek przemysłu. Pojechał na i to nasz ostatni transport dzisiaj. Ładujemy go. Dojeżdżam do końca pola. Nie wiem, pełny chyba nie będzie, ale już na dzisiaj wystarczy. Pole jest dosyć długie, jakbyśmy się puścili w drugą stronę, żeby go dokopać, to później trzeba znowu bez sensu jechać, także nie ma sensu. Do przodu. Ja mam nasypane to. Nasypane to znaczy, że dużo mu nie będzie brakowało, raczej wypełnię. Daj do przodu. Dobra.
jedziemy dalej, tak jak mówiłem, żeby dojechać do końca. Co? Ulcja znika! No dobra, to akurat mam, to wyjeżdżam. Żeby się zmieściło. Także nie udało mi się dokopać do końca. Ale to za to przyczepa pełna, także to jest plus. Nie wraca na pusto. Wyjechałem z rządków i teraz jadę do poprzeczniaka, wysypujemy i wracamy. Trochę nam się przedłużyło, bo myślałem, że już ten transport nie przyjedzie, ale przyjechał, to nakopaliśmy go i z głowy. Może jutro będzie deszcz padał, to już nie jest. Co wykopane, to wykopane. Ja też późno zacząłem dzisiaj, bo sprawy organizacyjne tam na Sołtowku, na Kopce, tak zeszło. No i standardowo czyszczenie maszyn. A ja mam coś z paliwem, bo czuję jak mi słabnie. Jak jechałem na pole, też tak czułem. Podejrzewam, że mi się zapycha sitko, bo filtry były wymieniane, jak robiliśmy silnik. Coś w tym zbiorniku chyba jest. Ale tam chyba dojadę jakoś. Nareszcie na gospodarstwie.